Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was test kosmetyków Huda Beauty. Prosiliście mnie bardzo mocno, bym przetestowała dla Was tą najnowszą paletę Rose Quartz, która jest taka chłodna sama w sobie. Dzisiaj pokażę Wam oczywiście swatche i nie tylko, pokażę Wam też inne produkty. Na mojej tablicy możecie już znaleźć test tego rozświetlacza, takiego, który jest taki dziwny, taki w wazelinie zatopiony. Perełki. Jak wiemy, Huda Beauty należy do tych marek kosmetycznych, które nie należą do najtańszych, ale wśród swoich produktów nie wszystkie produkty są takie złe. I dzisiaj przyjrzymy się przede wszystkim tej najnowszej kolekcji, dlatego zapraszam Was serdecznie na dzisiejszy film. Zaprosiłam Was bliżej, żeby pokazać Wam tą paletkę, bo wedle mojej oceny ona jest naprawdę przepiękna. Opakowanie ma po prostu boskie, jest inspirowana właśnie tym różowym kwarcem, a w środku znajdujemy cienie, które prezentują się w ten sposób. Jak widzimy, tonacja jest bardzo chłodna dla tych, co uwielbiają tego typu kolory, no to może być prawdziwa gratka. Mamy tutaj również ten jeden, ten dziwny cień, też również taka wazelinka, w której zatopione są takie perełki. Jednak uważajcie na tego typu cienie, ponieważ tak jak wspomniałam, jest to wazelinka w dalszym ciągu, więc położone może być to fajny efekt do sesji zdjęciowej, ale do użytku normalnego, no niestety może się to bardzo mocno nie sprawdzić. Paletkę tę i kolekcję dostaniecie już na polskiej Sephorze. Słuchajcie, koszt tej palety to aż 315 zł. Uważam, że to jest bardzo, bardzo duża cena. Nie przeciągając, jestem ciekawa, jak te cienie się prezentują, więc zapraszam Was na prezentację swatchy. Dobra, swatche prezentują się, słuchajcie, bardzo ładnie, bardzo kremowe są tematy, jakość jest bardzo podobna do wszystkich palet Hudy, więc zacznę sobie od Mantry, to jest ten najciemniejszy kolor w palecie i zacznę budowanie kształtu. Pędzelek, którym będę pracować, jest to Hakuro J777. Przechodzę teraz do tego szarego, takiego szaroburego, bym powiedziała, koloru i pędzelek będzie to Hulu DS15. Okej, przejdziemy dalej i mam tutaj taki brudny róż i tym brudnym różem dalej buduję. Okej, musiałam troszeczkę uporządkować i odciąć zewnętrzny kącik. Często zadajecie mi pytanie, jak ja to robię. Otóż, kochani, nie ma nic prostszego, jak po prostu mały, syntetyczny pędzelek. Dobry, taki płaski, który po ściśnięciu jest jak brzytwa. Do tego używam po prostu płynu micelarnego i
delikatnie tutaj buduję sobie ten kształt i odcinam. No dobra, na tym etapie jeszcze odrobinę pobuduję sobie tym różem Happiness i przejdę do tego jaśniejszego różu, który dam tutaj w wewnętrznej części na nieruchomej powiece. Ale najpierw jeszcze odrobinę brudny róż. Myślę, że jestem gotowa na błyski. Trochę sobie tutaj podłubałam, poblendowałam i tak dalej. I teraz sama nie wiem, od czego zacząć, od którego błysku, ale może zacznę od tego błysku Cosmic Love, który jest po prostu przepiękny. Daję odrobinę ulubionego glitter primera od Pierena. Wjeżdżam palcem. Absolutnie i niepodważalnie przepiękny cień. Naprawdę przepiękny cień, taki duochromowy między fioletem a niebieskością. No jest po prostu przepiękny. Pięknie się aplikuje, daje taką metaliczność, naprawdę mega, bardzo mi się podoba. Przechodzimy do dolnej powieki, zaczynam sobie od tego najciemniejszego. Wezmę sobie odcień obok Serenity. Wracam do tego różu chłodnego. Mam dwie opcje wewnętrznego kącika. Jeden to jest Moon Magic. Przepiękny kolor, taki też z połyskiem niebieski oraz Joy. Bardzo mocno rozważam właśnie Joy, ponieważ jest taki delikatnie różowy. Chociaż ten Moon Magic, biorę Moon Magic. Aż się prosi o kolorową linię wodną, biorę swoją kredkę z Glam Shopem i to jest polecanko. No dobra, szybko zrobię sobie kreskę. Ja tutaj dostałam też w paczce PR-owej ten eyeliner od Huda i uważam, że jest to jeden z najlepszych eyelinerów, jaki mam w swojej kolekcji. Mega precyzyjny, naprawdę jest świetny. Słuchajcie, przyczepiłam sobie oczywiście kępki klawiera Duo, dzisiaj dłuższe 13, 12, 11 oraz 10, a na dół dałam te A-shape'y, ale ósemeczki i wygląda to mega fajnie, mega naturalnie. Podkład, który dzisiaj sobie położę, słuchajcie, będzie to KVD Beauty i jest to Good Apple. Test tego podkładu również opublikowałam na swojej tablicy na Instagramie, serdecznie Was zachęcam, żeby tam zajrzeć. Kolor, który ja używam, jest to 027 Medium. Jak już jesteśmy w temacie kremowych bronzerów, to przypominam, że Huda też ma bardzo fajne kremowe bronzery. Ja biorę sobie odcień Light. No i teraz przejdziemy do produktu, który jest niesłychanie kontrowersyjny, czyli marka Huda Beauty Glowish wypuściły
podkład w pudrze. Wiele osób zasugerowało się techniką aplikacji, którą zaprezentowała Huda u siebie w social mediach, czyli brało się gąbkę i się po prostu wtłaczało w skórę. Jest to produkt, który jest, słuchajcie, niesamowicie rozświetlający. Naprawdę rozświetlający. Można nim sobie nabłyszczyć bardzo mocno buzię i jest to zdecydowanie puder nabłyszczający. On nie będzie nadawał się jako taki puder podkład, ponieważ możemy sobie automatycznie zrobić wielką krzywdę. Dlaczego? Dlatego, że jeśli mamy pory, a większość z nas ma, mamy jakieś niedoskonałości, no to ten produkt wyciągnie praktycznie wszystko, słuchajcie, wszystko, co niedobre z naszej cery. Ja biorę sobie odcień numer 2, biorę sobie pędzelek typu kabuki i teraz naniosę go na boczną partię mojej twarzy i użyję go jako takiego pudru wykończeniowego, wykańczającego. Pozostawi on skórę mega satynową, ale w centralnej części twarzy będę potrzebowała pudru matującego. Jeśli chodzi o czoło, to ja lubię, gdy ono jest błyszczące, więc tutaj sobie pozwolę nanieść ten produkt bardziej. Natomiast w okolicy pod okiem oraz w centralnej części twarzy naniosę puder z Lovely. Uwielbiam ten puder. Uwielbiam ten puder. Naprawdę robi mega robotę. Wygląda bardzo, bardzo dobrze na twarzy. Następnie biorę sobie bronzer rozświetlający. Jest to też 2 medium. On jest fajnie cieplutki i on mi tutaj fajnie dociepli tą skórę. Ostatnio razem z Wami również przetestowałam sobie róże, które też są nowością w ofercie marki Huda Beauty i wybrałam sobie odcień 1. Jestem tak totalnie zakochana w tych różach, bo mają takie właśnie świetliste wykończenie skóry. Bardzo subtelny, naprawdę piękny, wart Waszej uwagi. Jeśli chodzi o ten rozświetlacz Rose Quartz, który jest jakby powieleniem tego cienia, który jest w palecie, czyli taka wazelina, w której zatopione są jakieś tam perełki pigmentów, powiem Wam tak, jest to fajny produkt, ale nie do takiego solo użycia. Wszystkich zmorą może być fakt tego, że to nie stygnie, to się cały czas klei, wiecie, wiatr, rozpuszczone włosy i wszystko mamy przyklejone do twarzy, zdecydowanie zgadzam się z tym. Jednak fajny jest to produkt, słuchajcie, do tego, żeby użyć przed położeniem naszego rozświetlacza. W niewielkiej oczywiście ilości. Kolor też jest przepiękny, bo jest takim na pograniczu złamanego złota, a właśnie tych takich różowych kwarców. Więc kolor jest naprawdę przepiękny. Ja sobie odrobinę tego produktu wtłoczę paluchem. Możecie też to zrobić na etapie, jak już macie podkład, korektor przed jakby pudrowaniem. Nie ma tutaj najmniejszego problemu. Nakładam sobie go tak tylko, bo wygląda on naprawdę ładnie, słuchajcie, tylko że nie jest to produkt taki, wiecie, praktyczny. Bardziej taki, jeśli szukacie takiego rozświetlacza do sesji zdjęciowych, do właśnie podbicia efektu normalnego rozświetlacza, no to nałożyłam sobie tutaj właśnie w tych punktach, w których lubię. I wezmę sobie teraz paletkę rozświetlaczy też Hudy, którą bardzo lubię. I wezmę sobie, pomieszam właśnie tutaj z taki róż. I teraz dam ten rozświetlacz na to, żeby podbić efekt. No dobra.
Dobra, słuchajcie, jestem gotowa, żeby dać Wam dzisiaj podsumowanie, jak mi się pracowało tymi kosmetykami. No, nie dało się ukryć tego, że dobrze mi się pracowało tymi produktami i kosmetykami. Co chciałabym powiedzieć Wam na wstępie, to to, że Huda jest sama sobie wrogiem w prezentacji produktów. Dlaczego? Dlatego, że jakby sposób prezentacji jest bardzo uproszczony i taki mało profesjonalny, przez co większość z nas zastanawia się, czy niektóre z tych produktów są po prostu wypuszczane dla hecy, dla jakiejś frajdy, czy też dla Instagrama, czy też one nadają się do użytku codziennego. W przypadku pudru Glowish, tak jak powiedziałam, jest to produkt, który jest zdecydowanie produktem wykończeniowym na twarz. Nie nadaje się on do aplikacji gąbką bezpośrednio na skórę. Ja już wyrzuciłam co prawda tą kartkę promującą te pudry, które przyszły w paczce PR-owej. Uwierzcie mi, że to był straszny obraz. Wyglądało to bardzo nieapetycznie, wszystkie niedoskonałości na twarzy były podkreślone, a przecież nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, żeby dobrze zaaplikować produkt, żeby dobrze się czuć. Ja jestem jak najbardziej za tym, by pokazywać się bez filtrów, by wiecie, by struktura skóry była widoczna. Nigdy nie miałam z tym problemu, żeby włączyć opcję Full HD, zabrać Was do światła dziennego i pokazać Wam, jak to wygląda. Ale jeśli w nieodpowiedni sposób zaaplikujemy dane produkty, no to możemy sami spowodować, że te produkty będą wyglądały kiepsko i z góry stwierdzimy, że jest to bubel i może trochę niepotrzebnie, bo puder jest naprawdę fajny jako puder wykończeniowy. Ładnie idzie uzyskać taki mega naturalny efekt, delikatnie nabłyszcza tą skórę. Wygląda naprawdę perfekcyjnie i myślę, że potrzebna jest totalnie inna prezentacja tych produktów, mniej kontrowersyjna, ponieważ nie zawsze ta kontrowersja idzie na korzyść dla tego produktu. Zaczniemy sobie od palety Rose Quartz. Muszę Wam powiedzieć, że jest to jedna z pierwszych chłodnych palet, którą uwielbiam. Przepięknie mi się pracowało matami, przepięknie się blendowało. Na co warto jeszcze zwrócić uwagę, to to, że kolorystyka tej palety jest genialnie dobrana. Jeden cień przechodzi w drugi cień. Bardzo ładnie można stworzyć tymi produktami, tymi cieniami, tymi kolorami. Makijaż dzienny, wieczorowy, klasyczny, mocniejszy. Błyski są petardą. No ten jeden tutaj w środku, wiecie, no chciała być kontrowersyjna, no to se była. Powiedzmy sobie wprost. Natomiast bardzo mi się podoba, że ta paleta nie jest taka bardzo mocno stricte chłodna, bo tutaj na przykład mamy dosyć ciepłe odcienie 3. Tutaj też jest takie piękne złoto w ogóle, rose goldowe, które tutaj wygląda w ogóle jak takie złoto. Złoto. Natomiast już pod jakimś tam kątem ono daje taki właśnie różowy przebłysk. Paleta nie jest tania, bo kosztuje 315 zł. Uważam, że jest to bardzo dużo pieniędzy. W tej cenie możemy oczywiście kupić sobie lepsze, tańsze zamienniki, szukać podobnych kolorów, ale uważam, że paleta summa summarum jest naprawdę bardzo ładna i bardzo udana. No, opakowanie to jest petarda i sztos. Bardzo mi się podoba w ogóle te takie klimaty takich kwarców, takich rozlewań, takich błyszczących rzeczy, w ogóle też zatapianie z tej żywicy epoksydowej, takie tacki, no to jest zdecydowanie mój klimat. Paleta jest naprawdę bardzo ładna i bardzo dobra jakościowo. Co do róży, tak jak już powiedziałam w trakcie, wielka fanka, totalnie wielka fanka. Jeśli chodzi o eyeliner z Huda, jest to jeden z moich ulubionych. Jeśli chodzi o bronzer, to też jest jeden z moich ulubionych. Bardzo, bardzo lubię kremowe kontury też, które ma w swojej kolekcji. Muszę Wam powiedzieć, że jest tu masa produktów, które jest naprawdę udanych. Ostatnio w internecie jest mega duży hejt na te produkty. Ludzie piszą, że ten rozświetlacz Rose Quartz przypomina jak wylęgarnię bakterii. Czytam to z takim trochę uśmiechem, no ale jakby nie było. Trochę Huda sama się o to prosi. Natomiast jakby brak pokazania możliwości tego produktu dla mnie jest jakby największą wadą tych kolekcji, ponieważ naprawdę ten produkt świetnie się sprawdzi do tego, żeby wydobyć błysk i co jest jeszcze ważne, on nie zniszczy Wam tego, co jest pod spodem, bo zobaczcie, ja aplikowałam, słuchajcie, na podkład puder już usztywnioną tą buzię, więc tym bardziej lubię ten produkt i będę go używać. Mam podobny produkt, tylko bez tych drobinek, z Toma Forda, gdzie też jest właśnie taki błyszczykowy
wazelinowy produkt, a potem jest właśnie ten kremowy bronzer. I też często przy budowaniu policzka używam tego wazelinowego produktu właśnie jako bazy pod rozświetlacz, żeby wydobyć właśnie tą szklistość z rozświetlacza. I uważam, że ten produkt jest naprawdę ciekawy. No, możecie się hejtować, uważać, że chcecie w te pieniądze włożyć zupełnie w inną, w inne kosmetyki, w inne produkty i macie do tego naprawdę prawo. Każdy podejmuje tutaj sam decyzję. Jednakże mi osobiście ten produkt naprawdę się podoba. Słuchajcie, ja jestem dzisiejszym testem, nawet bym powiedziała, zachwycona. Bardzo mi się podobają te produkty. Jak nigdy podeszłam bardzo sceptycznie do palety Hudy, ponieważ ja wiem, że w jakości Hudy są naprawdę fajne cienie, tylko że zawsze one są bardzo drogie i bardzo mi się, słuchajcie, podobają te kolory, które są takim z pogranicza zimna i ciepła i naprawdę myślę, że ten makijaż też wyszedł całkiem fajny. Podoba mi się, w ogóle tutaj ten jeden jeszcze cień, wrócę do tej palety, bo nie pamiętam, jak on się nazywa. Cosmic Love, ten, który się błyszczy w ogóle na powiece, no petarda, totalnie moje klimaty, więc ja jestem osobiście dzisiaj zachwycona i czekam w sekcji komentarzy na Waszą aktywność, bo jestem ciekawa, co i Wy sądzicie na temat tych produktów. Kochani, dzisiaj będę już kończyć, życzę Wam przede wszystkim miłej niedzieli, bo ten odcinek pojawia się w niedzielę. Dziękuję, jeśli wytrwaliście do końca, ten, kto wytrwał do końca, poproszę o łapkę w górę, zostań ze mną na dłużej, włącz powiadomienia, zostaw subskrypcję. Będę bardzo wdzięczna, bo lecimy, już jesteśmy bardzo blisko do 200 tysięcy. Dzisiaj kończę. Pięknie Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Trzymajcie się, hej!